Natalia Przybylska Osiołek Olek na tropie talentów Czyta Krzysztof Przybylski Osioł odkrywcą! Ja. Mama osiołka Olka zawsze marzyła, żeby w życiu został kimś ważnym. To zapewne marzenia każdej rodzicielki. Żadna na pewno nie chciałaby mieć syna nieudacznika, a co gorsza, Klasowego osła. Olek wiedział, że musi wiele osiągnąć, żeby była z niego dumna. Tylko jak nie być osłem, skoro urodziłeś się osiołkiem? Pamiętał, że tata zawsze mu powtarzał, że przede wszystkim trzeba mieć łeb na karku. A gdzie ja go mam? Zastanowił się osiołek i niepewny. Szybko pobiegł do swojego wodopoju. Już dawno temu zauważył, że w wodzie można zobaczyć swoje odbicie. Olek, dla pewności sprawdził więc w lustrze wody położenie swojego pyska i odetchnął z ulgą. Jego ośli-łepek znajdował się tam, gdzie być powinien. Wyrastał z pokrytego sierścią cielska, a trzymał się solidnie na lekko kudłatym karku. Olek usatysfakcjonowany przyjrzał się swojej czaszce jeszcze uważniej. Rozmiar pyska mam spory! stwierdził z zadowoleniem i przyglądał mu się bacznie. Wystawał daleko. Poza oczy Osiołka, a dodatkowo wydawał się nieco dłuższy niż faktycznie był, bo zęby Olka przedłużały go jeszcze o kilka centymetrów. Mam łeb jak sklep, pomyślał ukontentowany Osiołek, i w tym momencie zorientował się, że z tak wielką głową mógłby bez problemu zostać odkrywcą. Jeszcze nie za bardzo wiedział, co trzeba zrobić, by dostać tak zacne miano, ale chciał podjąć wyzwanie. Marzył, że jak już nim zostanie, mama będzie z niego dumna, a niczego bardziej nie pragnął, jak widzieć zadowolenie w oczach mamy. Osiołek zastanowił się chwilę. Żeby zostać odkrywcą, pomyślał, trzeba pewnie dobrze się uczyć. Ze smutkiem spojrzał na świadectwo ze szkoły. Było na nim mnóstwo jedynek. Gdybym uczył się w Anglii, byłbym prymusem, stwierdził błyskotliwie. Tam jedynka to najlepsza ocena. Wiedział jednak dobrze, że mieszka w Polsce, a jego oceny nie należą do najwyższych. Szybko jednak odkrył, jak łatwo z jedynki zrobić czwórkę. Dorysował tylko jedną kreskę na środku cyferki. Popatrzył ponownie na świadectwo i uśmiechnął się zadowolony. Żeby zostać odkrywcą, trzeba wynaleźć coś przełomowego. Sprytnie wykoncypował i zaczął poszukiwać obiektu swoich badań. Najpierw przyglądał się pszczołom, które latały z kwiatka na kwiatek, ale nie rozumiał ich zachowania. Następnie biegał po łące, próbując wynaleźć nieznane sobie obiekty. Jednak wszystko wydawało się znajome. Pobiegł wreszcie do lasu i zaczął przyglądać się drzewom. Zauważył mech, który rósł jedynie po jednej stronie ich kory. O, interesujący obiekt badań naukowych pomyślał Olek, ale szybko porzucił wizyty w lesie, bo nic odkrywczego nie przychodziło mu do głowy. Zrezygnowany, Położył się na łóżku i zasnął. Śniło mu się, że jest wybitnym naukowcem i odbiera Nagrodę Nobla za wynalezienie sztucznej inteligencji dla osłów. Wzruszony wygłaszał przemówienie, trzymając w kopytkach statuetkę. Przy aplauzie publiczności schodził po scenicznych stopniach, gdy nagle zaplątał się w koślawe kopytka i jak długi spadł ze schodów. W tym samym momencie Olek obudził się i spostrzegł, że spadł ze swojego wyrka. Obolały otworzył oczy i spojrzał pod łóżko. Zauważył pod nim niewidzianą od lat skarpetkę z dzieciństwa. Sięgnął lekko kopytkiem i wyciągnął zgubę. A cóż to za wybitne odkrycie? Z dumą skomentowała mama, która właśnie patrzyła na Olka. Znalazłeś swoją ulubioną skarpetkę. Musiała tam leżeć od lat. I w tym momencie spełniło się marzenie osiołka. Mama była z niego dumna, a on stał się wybitnym odkrywcą. Olek już miał rozgłosić to światu, kiedy nagle spojrzał na swoje odkrycie. Zobaczył lekko dziurawą różową skarpetkę, którą pokrywały żółte kwiatki, i się przeraził. Kiedyś bardzo ją lubił, ale teraz. Gdy jest już wielkim odkrywcą, różowa, kwiecista skarpetka mogłaby zrujnować mu całą naukową karierę, mogłaby poddać pod wątpliwość jego uczoność, a tego Olek wolał uniknąć. Wcisnął więc skarpetkę z powrotem pod łóżko, stwierdzając, że satysfakcja mamy jest dla niego ważniejsza niż kariera. Jeszcze wymyślę, w jaki sposób stać się sławnym, stwierdził w duchu Osiołek. Na razie lepiej jednak będzie, żeby nie wiedziano, jakie skarpetki lubię najbardziej.